Sięgamy do listu do Hebrajczyków i z 10 rozdziału tego listu czytamy fragment pomiędzy 19 a 31 wersetami. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż stroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, który Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Kochani bracia i siostry, autor listu Hebrajczyków w pierwszych kilku wersetach mówi nam o tym, jak wielkie zbawienie nas spotkało, jak niezwykłe rzeczy uczynił dla nas Bóg. Zachęca nas, abyśmy weszli przez Jezusa, weszli przez Chrystusa do tego wszystkiego, co Bóg dla nas w swojej łasce i w swoim miłosierdziu przygotował. I zwraca nam uwagę autor tego listu, abyśmy patrzyli jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Jakże często ludzie w kościołach patrzą na siebie, ale tylko w jednym celu, żeby siebie wzajemnie oplotkować, obgadywać, żeby wykazywać słabości innych, a jednocześnie pokazywać wielkość swojej osoby. Jakże często ludzie w kościołach wypatrują słabości innych ludzi. Jakże często, kiedy przychodzą do swoich braci i sióstr jedynie po to, żeby potępiać, jedynie po to, żeby, jak sami twierdzą, tych ludzi ostrzegać. Ale Biblia mówi, że mamy oczywiście baczyć jedni na drugich, ale tylko w jednym celu, aby się wzajemnie pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. Może byś, bracie i siostro, podszedł do swojej kochanej siostry, swojego brata i może byś podziękował za to, że jest z tobą przez tyle lat. Może byś podziękował za to, że jest tak niezwykłą osobą, że nauczyłeś się od tej kobiety, od tego mężczyzny tak wiele dobrych rzeczy. Jeśli powiesz, że się niczego nie nauczyłeś, to powiem, że jesteś beznadziejnym uczniem, ponieważ uczymy się od siebie nawzajem. Od tych, którzy milczą, uczymy się milczenia. Od tych, którzy wiernie przychodzą przez lata, uczymy się wierności. Od tych, którzy piękne modlitwy zanoszą, a swoim życiem potwierdzają te modlitwy, uczymy się żywej wiary. Od tych, którzy w sposób niezwykle pedantyczny sprzątają zbór, właśnie tego się uczymy.
Uczymy się, jak utrzymywać swoje życie w pedantycznej czystości. Mamy sobie nawzajem za co dziękować. Mamy za co być wdzięczni sobie wzajemnie, a przede wszystkim Bogu za to, że nas razem gromadzi. Mamy więc pobudzać siebie, zachęcać siebie do wzajemnej miłości i do dobrych uczynków. Dalej czytamy, że niektórzy mają taki zwyczaj, aby opuszczać wspólne zebrania. Tu nie chodzi o sytuację, w której ktoś z przyczyny wyjazdu, choroby, pracy opuścił jakieś nabożeństwo. Tu jest mowa o ludziach, którzy mają taki zwyczaj. Powiem, może to jest zadziwiające. Jak można mieć zwyczaj nie chodzić na nabożeństwa? Nie chodzić na wspólne zebrania Kościoła? Autor listu do Hebrajczyków mówi, że to jest skandaliczne, że to jest nie do zaakceptowania. Ale czasami, trzeba to przyznać, ludzie nie przychodzą na te wspólne zebrania, na nabożeństwa, dlatego że są źle traktowani przez braci i siostry. Są właśnie obgadywani, oplotkowywani, źle traktowani, czasami wręcz spotykają się z wrogością. Ja wiem, że ktoś, kto to słucha, pomyśli sobie, o czym ten człowiek mówi. Przecież to nie jest Kościół. No właśnie. No właśnie. To nie jest Kościół. Ludzie, którzy tak się zachowują, nie są Kościołem. Może czas na pojednanie z Bogiem i pojednanie z ludźmi. Mamy sobie dodawać otuchy, czytamy dalej. A więc mamy siebie zachęcać, tym bardziej, że widzimy, iż Dzień Pański się zbliża, a trudno dzisiaj, 2000 lat po napisaniu tekstu listu do Hebrajczyków, trudno nie widzieć dzisiaj, że wszystko zmierza do końca. Ale na tym nie kończy autor listu swoje ostrzeżenie. On mówi dalej, bo jeśli otrzymałeś poznanie prawdy, ale teraz rozmyślnie grzeszysz, nie ma już dla ciebie ofiary za grzechy. Ludzie, co tu jest napisane? Czy autor listu Hebrajczyków był człowiekiem zwiedzionym? Jak to ma się do teologii o nieutracalnym zbawieniu? Czy chcemy, czy nie chcemy? Zostało to zapisane i musimy się z tym zmierzyć. Schowajmy na półkę fałszywą doktrynę o nieutracalnym zbawieniu i przyjrzyjmy się, co tak naprawdę autor listu do Hebrajczyków mówi. On mówi tak, jeśli otrzymałeś poznanie prawdy, to nie chodzi o to, że ktoś coś podsłyszał. Nie chodzi o to, że coś ktoś gdzieś mu powiedział, ale chodzi o człowieka, który poznał, otrzymał poznanie. A więc to nie jest przypadkowy człowiek, ale człowiek, który poznawszy, co? Otrzymał zbawienie. I co ten człowiek zrobił? Nadal rozmyślnie grzeszył. Ci, którzy są zwolennikami nieutracalności zbawienia, powiedzą, że to jest niemożliwe. A guzik, prawda, jest możliwe. A praktyka pokazuje, że tak się dzieje. Człowiek jest wolny. Bóg nie zabiera człowiekowi wolności. A więc jeśli chcesz, możesz grzeszyć. I ten człowiek, o którym wspomina autor Hebrajczyków, rozmyślnie grzeszył. Rozmyślnie to znaczy świadomie, planowo, w przekonaniu, że wie, co robi i myślę, że również w przekonaniu, że nic mu nie grozi. A co mówi autor listu Hebrajczyków? Nie ma już dla ciebie ofiary za grzechy. Co to znaczy, że Bóg wycofał się ze zbawienia? Nie. To ten człowiek wyrzucił zbawienie na śmietnik. Podeptał je.
Miał prawo? Oczywiście, że miał prawo. Na tym polega wolność. Miał prawo. Jak jesteś niewolnikiem, to nie masz do niczego prawa. Ale jeśli jesteś wolny, to masz prawo do wszystkiego. I ty decydujesz, co ze swoją wolnością robisz. Co w takim razie dla takiego człowieka pozostało? Straszliwe oczekiwanie na sąd i żar ognia, który cię strawi, ciebie, który okazałeś się zdrajcą. Autor listu do Hebrajczyków powiada, że ci, którzy łamali zakon Mojżesza, ponosili śmierć, i to bez miłosierdzia, wtedy, kiedy dwóch lub trzech świadków złożyło tożsame zeznania. A więc potrzebne było świadectwo ludzkie, aby potępić człowieka. Ale autor listu do Hebrajczyków powiada, jak myślicie, o ileż stroższej kary godzien będzie ten, który Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. O tym człowieku tu są powiedziane niezwykłe rzeczy. On miał ducha łaski. On został uświęcony. Krew Bożego Syna spoczęła na nim, oczyściła go, a on ją podeptał i zbezcześcił. Już słyszę gdzieś z tyłu głowy, jak niektórzy wołają: niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe. Przyjrzyjcie się swojemu życiu, a zobaczycie, ile w waszym życiu jest podłości, zła. Niemożliwe? Łaską zbawieni jesteście. I ten człowiek też był zbawiony z łaski. Ale jeśli wy akurat dobrze wykorzystujecie wolność, którą macie w Chrystusie, to trzymajcie się swojego wyznania, bo jeśli podeptacie tę wolność, jeśli w tej wolności zechcecie być grzesznikami, to Bóg wam to umożliwi, ale wy wszystko stracicie. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Wiedzą o tym Izraelici. Oczywiście wiedzą o tym z zakonu, ale ci, którzy to przeżywali w czasach, kiedy stare przymierze się tworzyło, kiedy pod niektórymi ziemia się rozstępowała, kiedy inni byli zabijani przez jadowite węże, wszystko w wyniku sądu Bożego. Kiedy armia egipska wkroczyła pomiędzy rozstąpione morze i w ułamku sekundy zginęła, kiedy wody się stąpiły znowu. Ludzie, ratujcie się. A w zasadzie pozwólcie Bogu, żeby Bóg was ratował. Nie lekceważcie Bożego zbawienia. Nie lekceważcie Bożego miłosierdzia. Nie lekceważcie Bożej łaski. Jest taki nauczyciel Słowa Bożego, który dzisiaj, w tym czasie, w którym mówię to słowo, możecie to w internecie sobie sprawdzić, który naucza: nieważne, co teraz robisz, jak jesteś zbawiony. Kiedyś to były twoje grzechy, a po zbawieniu to są twoje słabości. Możesz to robić. Możesz robić dokładnie to samo, co robiłeś przed zbawieniem. Ale teraz Bóg uznaje to za twoje słabości tylko. No co za ohyda głoszenie takiej Ewangelii. Co za ohyda. Co to ma wspólnego ze Słowem Bożym? Nic. Jeśli rozmyślnie grzeszysz, Bóg pośle cię na sąd. Jeśli rozmyślnie grzeszysz, zapłacisz za to, co czynisz, bo depczesz krew Syna Bożego, bo depczesz Boże miłosierdzie. I Bóg to uszanuje. Bóg to uszanuje. Kiedy słyszymy, że ktoś chce naszą wolność zagarnąć, to mówimy: satrapa, tyran, nie wolno tego robić. Ale kiedy tą wolność źle wykorzystujemy i chcemy ją wykorzystać przeciwko sobie, to mówimy: tak, Bóg jest zobowiązany, żeby nam tej wolności ukrócić. No co za głupota? Co za hipokryzja? Co za chodzenie w kłamstwie? Jesteś wolnym człowiekiem. Przyjmij to do wiadomości.
W Jezusie Chrystusie zostałeś uwolniony od grzechu. A więc żyj tak, jak do tego zostałeś przeznaczony. A nie bądź hipokrytą, który grzeszy i woła, że Bóg jest zobowiązany do tego, aby szanować słowo, które dał. Bóg szanuje swoje słowo, ale ty nie szanujesz swoich zobowiązań. I Bóg szanuje to, że ty ich nie szanujesz. Zrozum to, człowieku. Jeszcze raz, jeśli patrzymy na siebie wzajemnie w Kościele, to w jakim celu? W celu niszczenia siebie, deptania siebie, nienawidzenia siebie? Czy też w celu pobudzania siebie do miłości i dobrych uczynków? Przecież taki jest Kościół właśnie. Nie guźmy się na Kościół bez miłości. Nie guźmy się na Kościół pełen głupoty, złości, nienawiści, niechęci. To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ma zgody na taki Kościół. Nie ma zgody na takie oszustwa. Kościół Jezusa jest święty, a święci zachowują się jak święci, a nie jak grzesznicy. Amen.